I na prośbę Elżbiety, ona tu zwraca się z prośbą o zrobienie sesji dla Jacka i jej siostry Róży. I chodzi tu jej szczególnie o ich zdrowie. I teraz tak, Jacek stoi przed tobą, przeskanuj go i powiedz wszystko, co ci na myśl przyjdzie i co zobaczysz na temat jak? Ogólnie ciemno wygląda całe. Tak. Powiedz mi na pierwszy rzut oka, to jak jego widzisz względem innych ludzi, których widziałeś wcześniej? On wydaje się być najciemniejszy. Najciemniejszy, dobrze. I co jeszcze jest takiego innego w nim? Jakby brakuje mu energii. Tak. Powiedz mi, jaka jest jego postura, postawa? No taki pochylony, jakby pod jakimś ciężarem. Mhm. Dobrze. Słuchaj, teraz on leży na stole operacyjnym, ty masz teraz okulary prawdy i przeskanuj go krok po kroku. Zaczynasz od głowy i sprawdzasz wszystko po kolei. To w głowie mnóstwo programów, no? Tak. No jest taki... wszędzie jakby coś poosiadało na nim. Dobrze. Jaki on ma układ kostny, mięśniowy? Osłabiony. Wszystko ma osłabione. Wszystko osłabione. Dobrze. Zobacz, jak jego organy wyglądają. Też osłabione. Teraz stoi przed tobą jego dusza. Zapytaj się jego duszy, co się dzieje z Jackiem. Za daleko odszedł. Daleko odszedł, dobrze. Teraz chciałbym, żebyś przeskanował jego ciało pod względem takiego fizycznego zdrowia. Które organy są w lepszej kondycji, które w gorszej, jak to wszystko wygląda, jak to się zachowuje, porozmawiaj z tymi organami, niech powiedzą, o co chodzi. No to serce osłabione jest. Dlaczego? Zapytaj się serca, dlaczego jest osłabione? Jesteś osłabiony, bo musi jakby cały dzień jakby podtrzymywania wszystkiego na nie spadło i nie daje rady. Dobrze, wejdź teraz do serduszka, zobacz jak w środku komory wyglądają, przedsionki, jak wygląda aorta, jak jest prześwit w tych żyłach, jaki jest stan krwi. Zrób takie konkretne badania i powędruj wszystkimi żyłami, wszędzie zobacz jaki jest stan żył. Jakoś krew chyba za mocno zagęszczona jest, tylko ledwo przepływa. Się też zatory zaczęły robić. Czyli sytuacja jest nieciekawa. Zapytaj się krwi, czego w niej jest za dużo, a czego za mało. Hemoglobiny jest za dużo, tak. A za mało białych krwinek. Czyli wygląda na to, że za dużo je. I za dużo jest tych tak zwanych składników odżywczych tej krwi. Tak. I to go zatyka. Tak. Jak ma hemoglobinę, no to wiadomo, z czego to się bierze. Dobrze. Zapytaj się serduszka, co by chciało, żebyśmy dla niego zrobili. Żeby całkowicie oczyścić.
całkowicie, czyli i ciebie serduszko, i żyły wszystkie. Mhm. Dobrze. To w takim razie teraz zrobimy coś takiego, że ja do tej wanny nalewam wody o strukturze kryształu ciekłego. Wymontuj serduszko, wszystkie żyły i teraz wkładasz do tej wody. Ta woda o strukturze kryształu ciekłego oczyszcza serduszko wszystkich problemów, kłopotów, słabości. Tu jędrnia, mięśnie, serca. Oczyszcza, usuwa wszystkie programy, złogi, wszystkie toksyny. Tak samo z żył i z krwi. Wszystko oczyszcza całkowicie. Do prawidłowego stanu. Zeszło sporo, ale nie wszystko. Dobrze, ja spuszczam wodę teraz u Matki Ziemi. Matka Ziemia te wszystkie brudy zjada, spala, prysznicem opłukuje to serduszko i wszystkie żyły, resztki też spływają. I już Matka Ziemia zjada te resztki, a ja znowu korkiem zatykam i od nowa napuszczam tej wody, ale teraz milionkrotnie wzmacniam moc tej wody i znowu wkładasz wszystko i znowu moczysz, znowu usuwasz, rozpuszczasz. Teraz ta woda wchodzi w każdy detal, na wszystkich poziomach i oczyszcza wszystkie złogi, wszystkie zatory rozpuszcza i usuwa wszystko z krwi. Jest teraz tylko czysta krew się robi i czyste serduszko, mięśnie. Już krew spokojnie płynie. Dobrze. W takim razie teraz bierzesz, wyjmujesz, ja jeszcze prysznicem w powietrzu opłukuję z resztek, wszystko dokładnie ścieka do wody. Ty teraz montujesz serduszko na miejsce i wszystkie żyły na miejsce podłączasz. A ja spuszczam wodę do Matki Ziemi z tymi programami, chorobami, zatorami, z tym wszystkim. Matka Ziemia to wszystko zjada, spala, to nie istnieje, nigdy istnieje, to będzie nigdy nie istniało. Prysznicem opłukuje i już jest wszystko w idealnym stanie. A ty teraz podłączasz meridiany i serduszko i żyły zasilane są energią życiową. Krew teraz lekko, łatwo płynie. Dzieckowi się lepiej oddycha. Teraz sprawdź, jakie jest ciśnienie w jego żyłach. No teraz się ustabilizowało. Bardzo dobrze. Czyli co, miał nadciśnienie wcześniej? Tak. Dobrze. Teraz zobacz, co on ma w krtani. Coś ciemnego. Co to jest? W którym miejscu? Po lewej stronie. Dolna część szczęki. Jakiś narost to jest? Czy coś? Dobrze. Usuń mu to. Ja ci daję teraz taki laser energetyczny i ładnie wytnij całą tkankę, która jest chora, zainfekowana, aż do czystej. A czysta zostaje. Wytnij to wszystko i do słoneczka. Tu dajesz razem z programami, razem z karmą, razem z powiązaniami, podłączeniami. Oczyszczasz całkowicie wszystkie na wszystkich poziomach. To wszystko. Słoneczko spada, to nie istnieje, nigdy nie istniało, a teraz daję ci taki laser czystej energii właśnie Jacka. Wprowadź to światło do środka, wyzwykuj to miejsce, oczyść, odbuduj wszystkie tkanki, zamknij aurę i jest w idealnym stanie. Jest dobrze? Mhm. Dobrze, teraz zobacz, jakie ma nerki. Pełne syfu. Jedna czy wszystkie? Obydwie. Dobrze. W takim razie teraz ja do wanny nalewam wody, wymontuj nerki z przewodami moczowymi, z pęcherzem, z całą cewką, wszystko do wody włóż. Ja wzmacniam moc tej wody miliardkrotnie, wypłucz wszystkie piasek, syf, kamienie, oczyść nerki całkowicie, przewody, pęcherz, cerkę, wszystko, żeby było w idealnym stanie. Proszę. Dobrze, w takim razie wyjmujesz teraz wodę, ja opłukuję prysznicem, zamontuję
Ja spuszczam wody do Matki Ziemi, Matka Ziemia zjada, spala te wszystkie programy, one nie istnieją, nigdy nie będą, a Jacek od nich jest wolny. I te narządy też są wolne. Teraz popodłączałeś meridiany i energia życiowa pięknie, srebrzysta popłynęła i wszystko świeci i wszystko funkcjonuje prawidłowo. Przyjęło prawidłową pracę. Dobrze? Dobrze. Teraz zobacz, co jest z żołądkiem. W jakim stanie jest żołądek? Też zawalony, chociaż teraz po oczyszczeniu nerek trochę lżej się zrobi. Dobrze, teraz wymontowujesz żołądek razem z jelitem cienkim i grubym. I to wszystko wkładasz do wanny znowu. Ja napełniam wodą o strukturze kryształu ciekłego. I znowu płuczamy wszystko i zawartość żołądka, ścianki, właśnie teraz ta woda wypłukuje, usuwa wszystkie jakieś nadżerki, wyściela to takim śluzem, zabezpiecza, żeby kwasy go już więcej nie męczyły. Zmniejszamy mu żołądek do wielkości pięści. Dużo żeśmy go zmniejszyli? Kilkukrotnie. Dobrze. Chodzi o to, że teraz on, gdy tylko łyknie łyk wody albo coś troszeczkę zje, od razu będzie czuł się syty, najedzony i nie będzie miał ochoty od tej pory jeść. Żołądek tylko będzie przyjmował te troszkę i więcej nic. Teraz wyczyszczamy mu cały właśnie też jelito, cienkie, grube, naprawiamy wszystko, wyścielamy takim właśnie śluzem specjalnym, żeby były jelita szczelne, zdrowe. Usuwamy wszystkie złogi, kamienie, syfy, brudy, wszystko wypłukujemy i już żołądeczek jest świecący, jelita świecące, teraz podnosisz do góry, ja to opłukuję, to wszystko jest czyste, piękne teraz. Ty montujesz, a ja wypuszczam tą wodę z tymi chorobami, syfami do Matki Ziemi, Matka Ziemia to zjada, spala, to nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie. A Jacek i te narządy są od tego wolne. Teraz podłączasz meridiany, płynie energia życiowa i wszystko przyjmuje prawidłową funkcję. Już jest dobrze. Dobrze. Teraz jeszcze zobacz, w jakim stanie jest wątroba. No, na początku była w złym, ale teraz znacznie się polepszyły. Też jeszcze trochę zostało sobie. Dobrze, wypłuczemy mu tą wątrobę też, bo wątroba to jest bardzo ważna, bo ona i zadba o krew, i zadba o wszystko. Dobrze, wymontuj całą wątrobę, woreczek żółciowy, wszystko i teraz dajesz do tej wanny, otwierasz, wysypujesz jakieś tam kamienie, żółć, wylewasz, czyścisz wszystkie syfy, jakieś złogi z wątroby, wypłukujesz, pięknie ją wypłuczył, ona się zrobiła taka mięsista, czysta, żywa, taka pełna energii, wszystkie brudy idą do wody. Jest już czyściutka? Nie. Dobrze, to teraz trzymasz wątrobę w powietrzu z woreczkiem, ja opłukuję prysznicem, ta woda wszystko pięknie spłukuje resztki brudu do wanny, teraz ty zamontuj wszystko, podłącz, a ja spuszczam tą wodę z tymi programami, chorobami, idzie do Matki Ziemi, Matka Ziemia zjada, spala, to nie istnieje, nigdy istnieć będzie, nigdy nie istniał. A Jacek i te narządy są już wolne od tego brudu, tego wszystkiego. Teraz podłączasz meridiany i wątroba już przejmuje funkcję, pięknie świeci, pracuje. Wątroba, woreczek, wszystko jest w idealnym stanie. Teraz zobacz, w jakim stanie są płuca. On też tam się nazbierały syf. Ale bardziej jakby lewe jest takie ciemniejsze. Lewe płuco jest gorsze? Ciemniejsze takie. Dobrze. Wymontuj mu to płuco. Albo obydwa wymontuj. Ja nalewam wodę po strukturze kryształu do wanny. Wypłucz obydwa. Napraw je tak, żeby wypłucz, żeby były idealnie czyste, świecące, żeby mu się lekko oddychało. Od razu wypłukiwane są wszystkie programy. Jeżeli palił papierosy, to już nie będzie palił, dlatego że płuca nie będą przyjmowały w ogóle papierochu. Po prostu będzie wymiotowo, jeżeli zapali papierosa. Absolutnie. Papierosy organizm odrzuca i zamyka się na nich.
Soczyste. Dobrze. W takim razie teraz wyciągasz do góry, ja ją opłukuję jeszcze prysznicem, teraz zamontuj, podłącz, a ja spuszczam wodę do Matki Ziemi. Matka Ziemia zjada te brudy, programy, te choroby. One już nie istnieją, nigdy istnieć nie będą. A Jacek i jego narządy, czyli płuca są tego wolne na wieki. Teraz już podłączone są, płynie pięknie. Energia życiowa, srebrzyście pięknie świeci, płuca przyjmują funkcję i już pracują prawidłowo, lekko mu się oddycha, dostarczają dużo tlenu do krwi. Cały organizm staje się teraz mocny. Dobrze. Teraz zobacz, jaki on ma kręgosłup, w jakim stanie. Nie jest prosty. Dobrze. Zapytaj się tego kręgosłupa, czy chce być wymieniony na nowy, czy mamy go naprawić. Lepiej było wymienić. Dobrze. Wymontuj cały kręgosłup od podstawy czaszki aż do kości ogonowej. Wyjmujesz cały kręgosłup, kładziesz go tam na blacie przed tą szybą, idziesz do apteczki, z apteczki bierzesz nowiutki, czysty, stawiasz po drugiej stronie szyby, tak żeby oni się zaprzyjaźnili. Jak się zaprzyjaźnią, to mi powiesz i wtedy idziemy dalej robić. Już nie przyjdzie. Dobrze, teraz bierzesz stary z tymi programami, chorobami, uszkodzeniami, zanosisz do słoneczka. Dziękujesz mu za to, że był. I teraz słoneczko go zjada, spala, on już nie istnieje, nigdy istnieje nie będzie. Ani te choroby na wszystkich poziomach znika. Teraz bierzesz nowiutki kręgosłup i wpinasz go od podstawy czaszki aż do kości ogonowej. Podłączasz wszystkie żebra. Teraz energia życiowa przepływa i już pięknie świeci kręgosłup i wszystkie kości. Cały szkielet już jest czysty, zdrowy i wyprostowany. Jest tak? Tak. Super. W takim razie teraz mamy tutaj taki problem, że Jacek ma nadwagę. Ponieważ ma nadwagę, a zmniejszyliśmy już mu żołądek i nie będzie mógł jeść więcej jak dosłownie jeden łyk płynu czy jeden kęs jakiegoś bardzo małego, gęstego pożywienia, to jeszcze teraz wchodzisz mu do umysłu i w umyśle ten program, który jest odpowiedzialny za łaknienie, za jedzenie, on świeci na czerwono. Wymontuj cały ten program. No sporo by. Wiem, wyjmujesz go całego z powiązaniami, połączeniami, do słoneczka, słoneczko go zjada, spala, on nie istnieje, nigdy istniał nie będzie, a Jacek od niego jest wolny, a on od Jacka. I od tej pory dla Jacka jedzenie nie będzie miało wielkiego znaczenia, będzie się bardzo dobrze czuł, waga będzie bardzo szybko i zdrowo spadała, a on będzie szybko wracał do formy. Bardziej będzie myślał o tym, żeby biegać, żeby prawie jakiś sport, a o jedzeniu zapomina całkowicie, jakby nie istniało dla niego. I tak zostaje. Dobrze. Teraz ja wyjmuję z Jacka wszystkie jego umysły, zmysły i wszystkie byty. Wyciągam z niego i stoją przed nim. Ile ich jest? W początku trzy, ale później czwarty się pojawi. Dobrze, wszystkie byty są teraz tu, ja ich trzy. A piąty się pojawi. Ale wszystkie absolutnie mają wyjść, nawet te, które były niewidoczne. To szósty jest jeszcze. Dokładnie wszystkie, tak jest. W siódmy jeszcze. No to dobrze, w takim razie ja teraz włączam taki magnes specjalny, trzymam w ręce i ten magnes wyciąga dokładnie wszystkie, ze wszystkich poziomów całego istnienia. Dziewięć przyszło. Wszystkich zakamarków, wszystkie byty wyłazić. Liczę do trzech. Kto nie zdąży, temu łeb ukręcę. Raz, dwa, trzy. Dziewięć. Jest dziewięć. Dobra. Słuchajcie, chłopaki. Mam dla was propozycję. Mogę was rzucić do słoneczka i spalić was w słoneczku i nigdy nie istnieliście, nigdy istnieć będziecie. Ale mogę was też dać do słoneczka, oczyścić i wrócicie do jedności. Co wybieracie?
No, część wybiera oczyścić, a część woli spalić. Dobrze, biorę tą część, która chce, żeby ich spalić, daję do słoneczka. Nie, ich wszystkich daję do słoneczka. Słoneczko, tą jedną część, które chcą być spalone, przyjmuje i od razu z tymi brudami spala, a tą drugą część oczyszcza do zera i też spala resztę tych brudów. I ci, którzy są czyściutcy, wracają do jedności. Jacek od nich jest wolny i od tych, i od tamtych na wieki, bo ich już nie ma. Teraz do Jacka, do jego głowy wprowadzą w to miejsce jego własną czystą energię, białe światło, które wchodzi, energię życiową. Energia resetuje te miejsca, oczyszcza, dezynfekuje, odbudowuje i wypełnia czystym światłem. Bez żadnych zapisów, gdzie jest cisza, spokój, tylko takie programy, chęć do tego, żeby coś robić. Biegać, uprawiać jakiś sport czynny, albo jeździć na rowerze. Tylko takie myśli będzie miał, żeby coś robić, żeby nie siedzieć bezczynnie, żeby się czymś zająć. I tak już zostaje. Zabezpieczam Jacka i nikt, a nic nie może mu już tego zmienić. Aż on wyjdzie na prostą, wtedy będzie mógł robić ze sobą, co będzie chciał. Ale na razie musi wyjść na prostą, musi wyzdrowieć całkowicie, bo już jest zdrowy, tylko to musi zaakceptować, doświadczyć tego stanu zdrowia, tego cudownego stanu zdrowia, a potem może sobie robić, co będzie chciał. Czy Jacek tak przyjmuje? Tak. I tak zostaje. Cześć Jacku, papa. Teraz przed tobą jest siostra Elżbiety Róża. Przeskanuj ją i zobacz, w jakim stanie ona. No, też jest ciemna, ale nie tak bardzo jak Jacek. Też dużo programów w głowie. Ciało nie zanieczyszczone. Czy ona ma też nadwagę tak Jacek, czy nie? Ale komu? Dobrze. Czy ona ma nadciśnienie, problemy z kręgosłupem, jakieś inne takie rzeczy? Lekkie może nadciśnienie. Tak? I ile kręgosłupa. Ale nie ma ukrzywienia. Dobrze. A w jakim stanie ma zęby? O, taki. Nieciekawe. Nieciekawe. Dobrze. A zobacz, w jakim stanie są jej przydatki, czyli tak zwane narządy kobiece. Jajniki, jajowody, macica, pochwa. Zobacz, w jakim stanie to jest. Zapalenie się zaczynało? Gdzie, na czym? Macicy. Dobrze, w jakim stanie jajniki są? W miarę dobrze. W miarę dobrze. Czyli tam jest jakiś stan zapalny na macicy, tak? Dobrze. W takim razie teraz zrobimy coś takiego, że bierzemy różę, ja stawiam klatkę taką, specjalną klatkę, daję do niej takie programy, które oczyści z nadwagi, zmniejszy żołądek, usunie wszystkie złogi, wyczyści wszystkie żyły, wzmocni te żyły i serce, oczyści, wzmocni, naprawi kręgosłup, reumatyzm i skrzywienia wszystkie. Również naprawi i oczyści zęby i wszystkie przydatki. Naprawi, usunie wszystkie zmiany chorobowe, wszystko na wszystkich poziomach. Ja teraz stawiam taką klatkę z takimi specjalnymi programami. Wzmacniam te programy jeszcze miliardkrotnie, do środka stawiam różę i od razu z tymi programami wszystkimi, z tymi chorobami wstawiam wszystkie karmy jej, wszystkie kary, winy, klątwy byty, śluby, połączenia, jakieś obietnice, wszystkie jej zobowiązania, wszystko to, co mogłoby być powodem lub jest powodem zaistniałych chorób. Chodzi o całą karmę na wszystkich poziomach tego istnienia i wszystko poza.
całkowicie. Teraz wszystko wchodzi tam i ostatnie wchodzi na czerwono. Zamykam teraz tą klatkę, zakładam milion warstw folii, pod dołem pieczętuję, nikt ani nic się nie może do środka wydostać, tylko czyste istnienie róży. Jako forma czysta i doskonała. Podaj rękę, nie wyjdzie. Dobrze. W takim razie doprowadzam do niej najczystszą mi energię, to białe światło, pełne zdrowia, miłości, takich programów bardzo dobrych, pozytywnych, dobrej zabawy, wszystkiego co najlepszego i tą srebrzystą energię. Wzmacniam te dwie energie jeszcze miliardkrotnie, one wchodzą przez czakrę korony, robią pełny reset wszystkich umysłów, zmysłów, wszystkich poziomów, wszystkich ciał, całe wnętrze wychodzi na zewnątrz i resetuje wszystko, całej przestrzeni dookoła. I róża jest całkowicie zresetowana. Teraz nakładam na nią jej matrycę pierwotną i wszystkie organy jej absolutnie stają się zdrowe według tej matrycy pierwotnej. Wszystkie organy. Połączam ich i energia życiowa przez nich przepływa. Oni są wszyscy w idealnym stanie. Jak ona wygląda teraz? Super. Ja teraz zabieram klatkę do słoneczka. Słoneczko to zjada, spala, to nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie. A róża od tego jest wolna na wieki. I oni od niej też są wolni. Ja teraz z róży wyjmuję wszystkie zmysły, umysły i wszystkie byty. Klątwy, jakieś złożyczenia i stawiam przed tobą, Piotruś. Ile tego jest? 5. 5. Dobrze. Zapytaj się róży, czy ona chce się ich pozbyć na zawsze. Tak. Dobra, zanoszę ich do słoneczka totalnego, stawiam i mam do nich pytanie. Co wybieracie, żeby was spalić, czy oczyścić i do jedności chcecie wrócić? Wolno oczyścić. Dobrze, na mocy wolnej woli słoneczko was oczyszcza całkowicie do zera. Od razu te wasze kary, winy, programy, to wszystko spala, to nie istnieje, a wy jako czyste istnienia wracacie do jedności. W ten sposób jesteście wolni i róża jest wolna od was. Jesteście od siebie wolni nawzajem na wszystkich poziomach, na zawsze. Jak teraz róża wygląda? No, teraz też. Ja teraz wprowadzam do niej własną energię. Tu białe światło i tą srebrzystą energię wchodzi przez czakrę korony, wypełnia te miejsca po tych umysłach, zmysłach, bytach. Wypełnia, resetuje, zamyka całą aurę i już nikt ani nic się do niej nie może dostać. Teraz ten program w głowie, który był za objadanie się, świeci na czerwono, wymontuj go całego. Razem z powiązaniami, podłączeniami, z jakimiś programami. Spory jest, ale nie tak wielki jak u Jacka. Dobrze. Zanosisz do słoneczka, słoneczko go zjada, spala, on nie istnieje, nigdy istniał nie będzie i nigdy nie istniał. A teraz doprowadzę taki laser czystego światła, czystej energii właśnie róży i wpuść to światło tam w to miejsce, żeby zdezynfekował, oczyścił, odbudował tkankę, wypełnił czystym światłem, spokojem i żeby zamknął aurę, żeby tam była cały czas cisza, a róża już od tej chwili nie będzie pamiętała o tym, że jest coś takiego jak jedzenie i będzie myślała tylko o tym, żeby biegać, żeby ćwiczyć, żeby mieć więcej ruchu i będzie bardzo aktywnie spędzać czas. A gdy już wróci do idealnej formy, wtedy będzie sobie mogła troszkę podjadać, ale nie będzie jej to sprawiało wielkiej przyjemności, więc już się nie będzie objadać nigdy. Czy tak przyjmuje? I tak zostaje. Przyjrzyj się, w jakim stanie ma teraz zęby, w jakim stanie jest macica, w jakim stanie jest kręgosłup. Zęby wyglądają na czyste. Macica też już zniknął ten stan zapalny. Teraz wygląda wszystko dobrze. Dobrze. Papa, różo, wszystkiego najlepszego.
teraz przed tobą stoi Elżbieta. Teraz zdiagnozuj Elżbietę, w jakim ona jest stanie. Czy ona jest w podobnym, czy w innym, w lepszym, w gorszym? Coś mi jakby przeszkadza ją zyskać. Dobrze, teraz stoi to przed tobą, co ci przeszkadza i ty widzisz to wyraźnie, co to jest? Jakiś być. Chwytasz go za kark i złamujesz mu kark. I więcej nigdy nikt nie przeszkadza, to będzie przestroga dla tych. I teraz zanosisz te zwłoki do słoneczka, słoneczko go zjada, z pana on nie istnieje, nigdy istniał nie będzie i nigdy nie istniał. I wszystko, nie ma. Teraz zeskanuj. To jest w stanie lepszym niż poprzedni. Ale też w głowie programy. Też jakby lekki problem z nadwagą. Coś z sercem. Chyba też coś zakażenie krwi. Co? Ma zakażenie krwi jakieś. Dobrze, zapytaj się tego zakażenia krwi, w jaki sposób powstało. W jaki sposób powstałeś? Jakby kleszcz czy coś? O, to tak, jak to się mówi? Bolej roza. Jakoś to się tak nazywa, no? Coś takiego? Dobrze, ja teraz daję ci taki zastrzyk specjalny, który teraz jej wszczykniesz w krew. I on zniszczy całą tą brolozę. Całkiem zniknie wszystkie bakterie, wszystkie te trucizny, to wszystko, co po tym kleszczu było, znika całkowicie. I teraz krew wyrzuca to na zewnątrz, oczyszcza i ona jest do tego wolna. Jak teraz to wygląda? Teraz się oczyściło. Do krwi. No to tylko. Właśnie w głowie programy, lekka nadwaga, no i serce. Dobrze, to teraz zrobimy coś takiego, że ja stawiam tą wannę kryształową, do niej nalewam wodę w strukturze kryształu, specjalny program dla Elżbiety i wszystkie programy w tej wodzie są dopasowane do jej stanu zdrowia. Mają ją oczyścić, naprawić na wszystkich poziomach, doprowadzić do perfekcji według kodu matrycy pierwotnej. I teraz wkładasz ją do tego, ja jeszcze zwiększam moc miliardkrotnie i dzieje się. Miałam się oczyszczyć. Tak już będzie ona całkiem czyściutka, a teraz jeszcze taki program na wodę, że od razu unicestwia te wszystkie brudy i woda jest cały czas czysta, krystaliczna, przejrzysta, a wchodzi coraz głębiej, te wszystkie struktury naprawia, odbudowuje, leczy, uzdrawia, robi wszystko perfekcyjnie. Jak ona będzie świecić takim pięknym, czystym światłem, to nie powiem. Jest. Dobrze, w takim razie teraz wyjmujesz ją, trzymasz na rękach, ja ją okupuję tym prysznicem na wszystkich poziomach, całkowicie wszystkie brudy z niej spływają. Ty ją odstawiasz na bok, ja wodę spuszczam do Matki Ziemi, Matka Ziemia zjada te choroby, te programy, wszystko na wszystkich poziomach, one nie istnieją. Wysyćmienie, co? Elżbieta od tego jest wolna. Całkowicie. Jak teraz wygląda? O wiele lepsze. Dobrze. W takim razie teraz ja wyjmuję z niej wszystkie zmysły, umysły i wszystkie byty, klątwy, jakieś inne pierdoły, złorzeczenia i to wszystko stoi teraz przed tobą. Ile tego jest? A co dziwne było, bo na początku 4, a później 8. Dobra, wszystkie mają wyjść. Liczę do 3. Kto nie zdąży, to jak go złapię, to mu skręcę kark. 1, 2, 3. I to 12 jest. 12, dobrze. Słuchajcie, zanoszę was teraz do słoneczka, w centralnym miejscu stawiam i mam pytanie. Chcecie, żeby was spalić, czy oczyścić i chcecie wrócić do jedności? Oczyścić. Dobrze. Na mocy wolnej woli słoneczko was teraz oczyszcza całkowicie do zera. Te wszystkie wasze programy, brudy, świństwa, kary, winy, to wszystko spala, to nie istnieje.
a wy już jako czyste istoty wracacie do jedności i od tej chwili już jesteście wolni od Elżbiety, a Elżbieta od na wszystkich poziomach. Cześć Pana. Ja teraz doprowadzę najczystszą energię Elżbiety, to jest takie wiązka światła, jej energii życiowej i energii tej białej miłości, spokoju, szczęścia, radości. One wchodzą przez czakrę koronę do wnętrza, wypełniają te wszystkie miejsca i dezynfekują po tych bytach, po tych pamięciach, wchodzą we wszystkie struktury, wszystkie połączenia, odbudowują według matrycy pierwotnej, jak była doskonała. I teraz wszystko się zamyka, zamyka się aura i jest piękna, czysta, zdrowa i doskonała. Dobrze. Przejrzyj ją teraz na wszystkich poziomach. Czy jest wszystko dobrze z nią? No, chyba ma jakieś przerwanie. W jakim miejscu? W jakimś poprzednim wcieleniu. Co tam się stało? Teraz ja się tam przenoszę i widzisz całe to zdarzenie. Opowiedz. No, znowu jakaś trauma. W związku z czym? Chyba była maltretowana i gwałcona. Mhm. I zapytaj się ją, czy chciałaby, żeby jej to skasować, te wszystkie zapisy, te wszystkie emocje, te wszystkie konsekwencje tego, skasować z tamtego zdarzenia, z wszystkich żyć aż do chwili obecnej i zdjąć to wszystko z niej. Tak, jeszcze. Na mocy wolnej woli ja teraz zabieram te wszystkie programy i z wszystkich żyć, wszystkich ciał, zmysłów i umysłów teraz zdejmuję z chwili obecnej do słoneczka. Słoneczko to wszystko zjada, spala, to nie istnieje. I w to miejsce wprowadzam taką ciszę, spokój, błogość, radość, szczęście. I to wszystko wypełnia. Jak to wygląda? No, poszło. Jest połączenie. Dobrze. I teraz idź do samego spodu i zobacz wszystko. Czy wszystko jest ładnie połączone? Wszystko dobrze? Dobrze. Teraz Elżbieta podejrzewa, że ma jakieś gości, którzy ją odwiedzają w nocy. I teraz ja przenoszę ciebie i ją do tego momentu, w którym coś takiego się wydarzyło. Obojętnie w jakim momencie to było. I teraz Elżbieta leży sobie w łóżeczku, ty jesteś obserwatorem z boku i nikt ciebie nie widzi na żadnych poziomach. I teraz właśnie przybywają jacyś goście, kto to przychodzi, co robią i o co chodzi. Jakie dwie istoty przyszły. Jakie to są istoty? Opisz ich wygląd. No takie chude, szare. Dobrze. I co robią? Coś jakby chciał jej przekazać, ale nie mogą do niej dotrzeć. Dlaczego nie mogli dotrzeć? Bo co? Bo jakby lęk ich odrzucał jej. Lęk i coś jeszcze. Chyba te byty też jakoś nie pozwalały dotrzeć. Dobrze. Czyli teraz się ujawniasz tym istotą i zapytaj się tych istot, kim są, o co tu chodzi. Cześć, o co tu chodzi? Oni przyszli jej pomóc. Tak. Ale właśnie lęk oraz właśnie interwencja jakiegoś byta nie pozwalała im nic robić. Dobrze. Powiedz im, że myśmy te byty w przyszłości już usunęli, bo teraz jesteśmy w przeszłości, gdy rozmawiasz z nimi, że w przeszłości już żeśmy ich usunęli, nie ma już ich. I jeżeli Elżbieta wyrazi taką zgodę na waszą pomoc, to wtedy jeszcze raz przyjdziecie i jej pomożecie. Możemy się tak umówić? Dziękuję. Dobrze, pięknie. W takim razie to już od ciebie zależy, co zrobisz teraz, bo już już nikt nie będzie stał między tobą a tymi istotami. Skoro chcę ci pomóc, skoro są świetliste, a widzimy, że tu są prawdziwe, więc możesz im zaufać, ale to już jest od ciebie zależy.
my się nie będziemy to wtrącali, bo my ci pomagamy tylko wtedy, jeżeli ktoś ci robi krzywdę, tak jak z bytami. Powywalaliśmy ich, bo oni ci robili krzywdę. Choroby usunęliśmy, bo też ci robili krzywdę. Dobrze. W takim razie teraz z powrotem jesteście w apteczce. Więc Elżbieto, ja teraz doprowadzę do ciebie najczystszą twoją energię, wypełnia ciebie ta energia na wszystkich poziomach, ciał, zmysłów, wychodzi na zewnątrz i teraz oczyszcza całą twoją przestrzeń, dom, znajomych, całą rodzinę, przyjaciół, wrogów, wszystkich dookoła i robi taką wielką przestrzeń, czystą, piękną dookoła ciebie, wzmacnia ją miliardkrotnie i teraz powiedz, czy to wystarczy ci, czy ci zwiększyć. No może troszeczkę większą. Dobra, to zwiększam jeszcze 3 razy. Tak jest dobrze? Dobrze, teraz zabezpieczam twoją energią i nikt ani nic nie może wejść w tą twoją przestrzeń, nie może cię ją zakłócić. Tylko energię istoty o tej energetyce, co ty mogą do ciebie przychodzić, bo one będą też uczciwe i prawdziwe, tak jak ty jesteś w tym momencie. Wszystkiego najlepszego. Cześć, papa. I Elżbieta wraca do siebie, do swojej przestrzeni. A ja teraz oczyszczam nasz szpitalik, naszą apteczkę, oczyszczam naszą przestrzeń całą. Po tym wszystkim, co żeśmy w ogóle robili, do zera resetuję wszystko i zbieram te drobiazgi do słoneczka. Słoneczko spala, to nie istnieje, nie istnieje, będzie, bo to wszystko jest ładne. Teraz wracasz do swojego źródełka i jesteś w swoim źródełku. Ja wyprowadzę do ciebie czystą energię i ty się resetujesz i relaksujesz.